Witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na mój nowy film. Była życzliwość, już rozmawialiśmy o życzliwości, bardzo były interesujące Wasze komentarze. Pisaliście, że staracie się w życiu wprowadzać tą życzliwość. Różnie z tym bywa, ale ważne, że się staramy, żeby ta życzliwość szła z nami przez życie. I wzajemny szacunek, tak jak mówiliście, jakiś wzajemny szacunek. Ja bym dodała jeszcze tolerancję. Tolerancja. Bardzo ważna jest. Zrozumienie siebie po prostu, mimo różnicy zdań, żebyśmy umieli siebie szanować, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać. I przede wszystkim to wdrażać w życie w miarę swoich możliwości. Życie stanie się o wiele prostsze i przyjemniejsze oczywiście. Właśnie nie zapiekać się w takiej złości, w takiej zapiekłości, w zawiści, tylko po prostu starać się, żeby się wzajemnie tolerować. To jest najważniejsze. I zrozumieć, i umieć zrozumieć drugiego człowieka. To jest chyba najtrudniejsze, co może być, ale przynajmniej się starajmy. W każdym razie dzisiaj sobotni dzień. Znowu kolejny raz w domu spędziłam, kolejny dzień, nie kolejny raz, tylko kolejny dzień. No ponieważ pogoda nie nastraja optymistycznie na żadne spacery, wieje, co chwilę pada deszczyk, także no nie ma mowy, żeby to iść dobrowolnie i po prostu narażać się na jakieś przeziębienia. Przede wszystkim o to chodzi. No i tak, zbliżamy się już do końca miesiąca, zaraz luty, no i co? I przednówek, i jesteśmy na przedwiośniu. Ach, nie mogę się już tej wiosny doczekać, myślę, że Wy również. Bo teraz to nie wiadomo, co to jest. Zima już jakby się skończyła, chociaż jeszcze pewnie nie powiedziała ostatniego słowa, bo jeszcze, jak to mówią, luty, podkuj buty. No, różnie jeszcze może być. No ale cóż, chciałam Wam życzyć miłego weekendu, miłego odpoczynku. Cóż, odpoczywajmy, relaksujmy się. Niech ten dzień i ten czas będzie miły dla nas. Chwila dla mnie. W końcu biorę się za tą książkę, bo tak jakoś mi schodzi, ale dzisiaj zacznę. Chociaż jeden rozdział przeczytam, czy dwa, w zależności, bo jeszcze chcę robić na drutach. No ale zacznę dzisiaj tą książkę, bo jestem bardzo zaciekawiona. Zrobiłam już sobie kawkę. Tu mam słodkości. No oczywiście nie wszystkie, bez przesady. Ale na jedną baryłeczkę się skuszę do kawy. Dzisiaj w menu placki ziemniaczane, już się pieką. Placuszki usmażone, apetyczne. Smaczny obiadek. Chciałam Wam pokazać bardzo fajną grę. Rummy Cup. Bardzo fajna. Bardzo często z koleżanką w tą grę gramy. To jest po prostu gra logiczna, prosta, wciągająca, inna w każdej kolejnej rozgrywce. Taka właśnie jest gra Rummy Cup. Cel gry: pozbądź się wszystkich kostek i zawołaj Rummy Cup. No my oczywiście tego nie robimy, nie wołamy. Przechycz swoich przeciwników dzięki chłodnej kalkulacji i odrobinie szczęścia. Pamiętaj, że Joker może ożywić rozgrywkę, lecz gdy pozostaniesz z nim do końca gry, stracisz 30 punktów.
Gra od 2 do 4 graczy, ale ja nawet i sama sobie w to zagram, bo to jest takie wciągające. Gra jest. Gracz wybiera kostkę i ten, który ma największą, to rozpoczyna grę. W związku z tym, że ja jestem sama, więc 14 muszę sobie wziąć tych kosteczek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 i 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tu sobie układam kolorami. No proszę, już sobie poukładałam, żeby wyjść. To muszę mieć z jednego koloru pod rząd 6, 7, 8. 30 musi być 30, także jeszcze muszę dobierać, bo tu mi się nie zgadza. Ale mogę mieć na przykład z różnych kolorów 3 dwunastki, czy 3 trzynastki, czy inne. I to też się liczy. Patrzę, siódemeczki. 7, 21, no to jeszcze mi brakuje do 30. Więc sobie dobieram po prostu. I tak aż do momentu, gdy będę mogła wyjść. Jak teraz jestem sama, gram. O, to teraz już sobie wyjdę. 4, 5, 6, 7, 8. Bardzo fajnie się w to gra, wiecie co, ja nawet sama nieraz na takie rozluźnienie, na takie myślenie po prostu, no bo to jest logiczna gra, no to na tym polega. Ale jak się gra w dwie osoby czy więcej, to szybciej to się moment rozłoży i następna kolejka i następna. I bardzo fajnie to wszystko wygląda. Także... Szósteczka. O, mam tutaj też 6, 7, 8. Nie będę Wam dokładnie tłumaczyła, co i jak, bo no, to jest proste. Te dzieci w to grają. Ale bardzo fajne takie, no naprawdę. Ja ostatnio gram w takie gry. O, mam tu dziewiąteczkę. To sobie tutaj dziewiąteczkę. No, ponieważ tu trzeba myśleć. A tam, gdzie myśleć, to ja jestem pierwsza, dlatego że ćwiczę swój mózg. I logika też jest ważna, że tak logicznie pomyśleć, co z tym zrobić. Dzisiaj przyjdzie do mnie koleżanka, więc pogramy sobie. Trzynastka tu nie ma, więc ja cały czas sobie dobieram. A tak się robi na zmianę. Jedynka, dwójka tu nie mam, ale nie mam. Tak ogólnie Wam pokazałam, nie będę tu przy Was grała, bo się zanudzicie, ale ja sobie parę partyjek takich dzisiaj zagram i dopiero będę robiła coś tam znowu. Robię takie przerywniki, bo to są naprawdę takie pobudzające, nasz umysł do myślenia logicznego, do różnych kombinacji. To jest naprawdę świetna gra. No i zakończyłam grę. Bardzo fajnie w to się gra, tylko że grałam sama, więc to mi trochę dłużej zeszło. Ale pozbyłam się wszystkich tych kostek, które wylosowałam i poukładałam tu logicznie. Tylko nie będę tłumaczyć co i jak, bo to wszystko jest i tak w tym, jak w to się gra. Ale naprawdę jest, no jest fajnie, takie, taka odskocznia, no i myśli się, co się robi po prostu. Logika przede wszystkim. Porcja rosołowa skaczki. Będzie rosołek skaczki. Chciałam Wam życzyć miłego weekendu, miłego odpoczynku. Cóż, odpoczywajmy, relaksujmy się. Niech ten dzień i ten czas będzie miły dla nas.